Dzisiejszy temat zatytułowałem Ślubny Podarunek Pana Boga, ale będę mówił o Sobocie. Kiedy myślę o Sobocie, to myślę oczywiście też o przykazaniu. A ludzie, gdy słyszą o przykazaniach, nakazach, zakazach, Zawsze myślą o czymś, co ich krępuje, co im przeszkadza. No tak już jest. Dlatego gdy ja nie rozprowadziłem publiczne wykłady z Pisma Świętego albo nawet indywidualne spotkania miałem z ludźmi i miałem mówić na temat świętości jednego dnia w tygodniu to z pewną obawą podchodziłem, jak to ludzie przyjmą, jak zareagują. Dlaczego tak jest? Może pewien problem jest w treści samego przykazania. Dlatego, że w oryginale brzmi to przykazanie tak. Pamiętaj o dniu Sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę? Ale siódmego dnia jest Sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło. Ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił Dzień Sabatu i poświęcił go. No więc mamy tutaj nakaz, będziesz pracował sześć dni. Mamy zakazy, nie będziesz pracował ty, wykonywał żadnej pracy, ani twój syn, ani córka, ani służąca, ani nikt inny. Już znasz, lubi nakazy i zakazy. Ja wiem, że dzieciom, kiedy mówiłem, macie to zrobić albo tamto, jak im ciężko to przychodziło. Próbowałem w inny sposób jakoś dotrzeć do nich, żeby ich zachęcić do zrobienia czegoś. Powiem, że taka jest natura ludzka, która nie lubi nakazów, zakazów. Ale oprócz przykazań, oprócz dekalogu, mamy też inne wypowiedzi w Piśmie Świętym odnoszące się do Świętego dnia sobotniego. Przeczytam teraz taki werset, który jest przeciwieństwem jak gdyby tych nakazów, zakazów, o których wspomniałem przed chwilą. W księdze Izajasza 58 rozdziale w wersecie 13 i 14 czytam tak. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia Sabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu, Bóg mówi w moim świętym dniu, i będziesz nazywał Sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu, panu godnym czci, i uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw, nie prowadząc pustej rozmowy, o, wtedy będziesz się rozkoszował. Będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem Twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Nie ma tu żadnego nakazu ani zakazu, ale jest obietnica. Jeżeli będziesz przestrzegał tego przykazania, nie powiem tu nakazu czy zakazu, ale objawionej woli, to będziesz się rozkoszował. I tak naprawdę to o to Bogu chodziło od samego początku. Bóg chciał, żeby człowiek był szczęśliwy. Bóg jest miłością. I wszystko, co mówił, co czynił, to czynił z miłości dla człowieka. Żeby mu dobrze było, żeby był zadowolony. Więc jak pogodzić te dwa wersety? Jeden nakazuje, a drugi obiecuje. I mówi o szczęściu, o rozkoszy. Jeśli nazwiesz sabat rozkoszą, to będziesz się też rozkoszował. Też powiedział, jeśli czegoś nie rozumiesz, to zacznij od początku. No więc zacznijmy od początku, od stworzenia. Gdy Bóg stwarzał ten świat, stwarzał go sześć dni, mówi Pismo Święte. Może powstać pytanie, dlaczego tak to robił po kolei, jeden dzień, drugi, trzeci, piąty, no a później na końcu stworzył człowieka. Otóż, jeśli Bóg jest miłością, to Stworzył człowieka przede wszystkim na swoje podobieństwo z miłości. Bóg często mówi o nas jako o swoich dzieciach. Czyli Bóg chciał mieć dzieci. Bóg musi się w jakiś, miłość musi się w jakiś sposób objawiać. Nie można być samemu i być miłością. Miłość objawia się zawsze na drugiej osobie, w odniesieniu do drugiej osoby czy do innych osób. Więc ten Bóg miłości chciał mieć nas, chciał mieć dzieci. I tak jak my ludzie, gdy spodziewamy się dziecka, przygotowujemy wszystko, co najlepsze, żeby to dzieciątko, które ma się pojawić, miało dobrze. Ja pamiętam, jak nam się miał urodzić syn, pierwsze nasze dziecko. Żona już dużo wcześniej kupowała pieluszki, bo wtedy to jeszcze kupowało się pieluszki, takie, które się prało z dnia na dzień, gdy dziecko zabrudziło. Becik jakiś tam przygotowywała. Ubranka, wózek. Pamiętam, jak chodziliśmy za wózkiem, jak już byłem tak umęczony, całą Warszawę, żeśmy chyba schodzili, żeby kupić wózek, a żona. Mój, ten nie taki, ten nie taki. Musiał być najpiękniejszy, jaki w ogóle widziała. Dlaczego? No bo dla swojego kochanego dziecka chciała żona, ja też oczywiście, dać to, co najlepsze. I Bóg chciał dać tym swoim jeszcze nienarodzonym dzieciom to, co najlepsze. I gdy myślimy o raju, to myślimy o szczęściu, o czymś pięknym. Bóg to wszystko stwarzał. Ja już sobie wyobrażam, no może nie tak zupełnie, ale na przykład stworzył jakieś drzewa, krzewy. No ale trzeba je ozdobić jakoś. Ozdobił na zielono piękne listki, takie, inne, w różnych kształtach. Ale to jeszcze za mało. Ubierzemy to w kwiatki. No, i różne te krzaki czy drzewa przyozdobił kwiatami. A może jeszcze coś dodamy do tego? A, żeby pachniały. No więc, jak gdyby tam troszkę perfum do tego dodał, a już ładnie pachnął. Co jeszcze może? Może muzykę. No, i zrobił tak, że zaczęły przylatywać różnego rodzaju owady, pszczoły, kolorowe kolibry. Z dala było słychać śpiew ptaków, może jeszcze coś. To wszystko było piękne, przygotowane dla człowieka, który miał się narodzić. Zwierzęta takie i inne, w różnych kolorach, wielkości. Wszystko było piękne, strumienie. Płynące, kwiaty na łąkach, i Bóg widział, że to wszystko było dobre. Teraz, mówi, uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze. Nie zrobił tak, jak w odniesieniu do innych stworzeń, rzekł Bóg i niech się stanie to czy tamto, tylko ukształtował Adama własnymi rękami. A później zbliżył się do Niego, twarzą w twarz i tchnął w Niego życie. A Adam co zobaczył pierwsze? Najpierw zobaczył oblicze swojego Stwórcy, Pana Boga. Myślę, że się uśmiechnął, rozejrzał się dookoła, ależ tu pięknie. Ja sobie wyobrażam, jak ktoś, kto nigdy nie widział światu, jeśli by odzyskał wzrok. Musi być taki taka osoba zachwycona pięknem tego świata. Tak było z Adamem. A później jest powiedziane, że Bóg przyprowadził te różne zwierzęta. I mówi: No, Adamie, przyjrzyj się popatrz, jak one wyglądają. Daj każdemu stworzeniu jakieś imię. No I Adam zaczął nadawać imiona. Wyobrażam sobie, że przechodziły pary, jedna za drugą. A Adam zamiast coraz bardziej być szczęśliwym, coraz bardziej smutniał. Czuł, że czegoś mu brakuje. A Bóg, który patrzył na to piękne stworzenie, zrobił to jak najlepiej, jak to Bóg tylko potrafi. Gdzieś tam powiedział: Hmm, niedobrze być człowiekowi samemu. Niedobrze jest temu Adamowi. Nie dziwię się, że jest smutny. Tyle, że Bóg zrobił to świadomie. Chciał, żeby Adam poczuł potrzebę drugiej osoby. Tak jak Bóg potrzebował nas ludzi, dlatego nas stworzył, tak samo Adam miał poczuć, że on też chce mieć kogoś bliskiego, kogoś, kto be, kogo będzie kochał. No i Bóg. Uśpił Adama. Zrobił mu swego rodzaju cesarskie cięcie. I wyjął co? No, nie Ewę jeszcze, ale żebro. A później w jakiś sposób ukształtował to wszystko tak, że powstała piękna kobieta. Adam. Gdy się przebudził, otworzył oczy i tym razem zobaczył kogoś innego. Postać podobna do mnie, trochę inna, ależ ona piękna jest. Nic nie dorywywało Ewie, ani te krzewy ozdobne w kwiaty, ani te zwierzęta, które różny sposób nazywał. Stała przed nim istota podobna do niego. Adam tak się zakochał, jak to czasami mówi się, na śmierć. Ale to naprawdę Adam tak się zakochał na śmierć, że gdy Ewa zjadła owoc i przez to Miał się spełnić na niej wyrok, wyrok śmierci, że będzie musiała umrzeć. Adam był zaszokowany. Coś ty zrobiła? Ewa się tłumaczyła. No wąż dał mi, wiesz, owoc. Ale Adam wiedział, bo tak Bóg mu powiedział, że za spożycie owocu będzie śmierć. I Adam zdecydował się, byle być tylko ze swoją ukochaną żoną, którą dał mu Bóg. Ale co się stało po tym, kiedy pierwsza para została stworzona? Wróćmy jeszcze do tego momentu. No, Bóg dokonał pierwszego obrzędu ślubu. I dał im prezent, ale jakiś niezwykły prezent, nadzwyczajny, który Bóg jeszcze w jakiś sposób też ozdobił. Mianowicie była to siódma część czasu, był to dzień, Ciekawe, że pierwsze co otrzymali pierwsi nasi rodzice, już mówię tutaj, para małżeńska, otrzymali w podarunku, to był dzień święty, odpoczynku, szabat. Dzień bardzo radosny, bo Bóg mówi, że jeśli będziesz Traktował ten dzień jako rozkosz, to będziesz się rozkoszował Panem. I możemy sobie wyobrazić, ponieważ był to ostatni dzień z całego cyklu stwarzania, a Pismo Święte mówi, że gdy Bóg stworzył człowieka i teraz daje mu ten prezent, to śpiewały gwiazdy zaranne, radowali się wszyscy synowie Boży. Ja sobie wyobrażam w tym dniu, aniołowie śpiewali, e, chóry anielskie gdzieś tam się odzywały z różnych stron, inne stworzenia, inne istoty, Boże, radowały się z tego wszystkiego, bo to był już koniec stwarzania, cały cykl, siedem dni. Ale ten siódmy dzień miał być wyjątkowy. To miał być ten wyjątkowy prezent. Dla Adama. Więc co Bóg zrobił? Obłogosławił go, poświęcił go. Spotkał się z człowiekiem w tym dniu. Wskazał mu, jak należy obchodzić ten dzień, żeby to był dzień szczególny. Jak obchodzić nabożeństwo. Czyli ten kontakt z Bogiem. I tak pierwszy dzień mijał Adamowi i Ewie, bardzo radośnie, szczęśliwie. Nie znali jeszcze grzechu, więc radowali się przede wszystkim tym bliskim kontaktem z Bogiem. Bóg się przechadzał po raju, rozmawiał z Adamem i Ewą. Objawiał im pewne prawdy, zapewne dotyczące stworzenia i tego wszystkiego, co oglądali dokoła. Bóg mówi: Daję wam mój Szabat. Ciekawe to wyrażenie. Bóg nazywa Szabat swoją własnością. To jest mój Szabat, ale mówi, ja daję go Wam. Jest to więc dar Boży, prezent Boży. Ja tutaj tak pięknie przedstawiłem, jak wyglądała ta pierwsza para, która otrzymała ten prezent. Można trochę inaczej też to przedstawić. Mam tu przy sobie książeczkę, którą wydali Żydzi pod tytułem Szabat. I oni nazywają Szabat też przenośni, królową, którą czczą albo oblubienicą. I piszą tak: Szabat jest oblubienicą, a świętowanie Szabatu jest jak wesele. Jest jak wesele. Czytamy w Midraszu, że Szabat jest jak oblubienica. I tak jak oblubienica, przychodząc do oblubieńca, jest urocza, wystrojona, uperfuma, uperfumowana, tak szabat, przychodząc do Izraela, jest piękny. I tak jak oblubieniec przywdziewa swoje najlepsze ubranie, tak człowiek na szabat ubiera swoje najlepsze ubranie. I tak jak człowiek raduje się przez wszystkie dni weselnej uczty, tak człowiek raduje się w Szabat. I tak jak oblubieniec nie pracuje w dniu swojego wesela, tak człowiek powstrzymuje się od pracy w dzień Szabatu. Dlatego starożytni mędrcy i święci nazwali Szabat oblubienicą. Są różne określenia, ale Izraelici, wybrani Boży, Rozumieli, o co Bogu chodziło. Dać człowiekowi to, co najlepsze, dać mu szczęście, rozkosz, <laughs> owoców, innych rzeczy mieli pod dostatkiem. Ale to był czas, który mogli spędzać z Bogiem, i to było takie cenne. Dzisiaj mówi się, że łatwiej jest dać w prezencie jakieś nawet drogie rzeczy komuś, komu chcemy dać, ale trudniej jest znaleźć czas, żeby poświęcić tej drugiej osobie. Ale Bóg właśnie znalazł czas, żeby dać człowiekowi nie jakąś rzecz, ale czas. Tutaj ciekawa konstatacja: Niektórzy mówią, że Szabat był dany dla Żydów. A Pan Jezus mówi: Nie, w ogóle został dany dla człowieka. Tak, bo Szabat jest wieczny. To nie jest coś, co można byłoby zburzyć, zniszczyć. Nie da się zniszczyć jednego dnia. Można z nim coś robić, bo za chwilę może i o tym powiem, ale tak naprawdę to jest On wieczny i dla wszystkich ludzi, którzy pochodzą od Adama. Dla wszystkich dany został jako dar od Pana. No ale wiemy też, że przyszła chwila, kiedy człowiek zgrzeszył. Jakie były skutki grzechu? Pismo Święte mówi o tym, że był wstyd. Zanim jeszcze rozmawiali z Bogiem, to przykryli się liśćmi igowymi i schowali się. Ciężka charówka ich czekała. Bóg powiedział w pocie czoła będziecie spożywali chleb. Ale też i cierpienie. Wiemy o tym wszyscy dobrze. Bóg powiedział już od samego początku, to Ewy, w bólach rodzić będziesz. I tak osty, ciernie, bóle, to wszystko dzisiaj znamy jako skutek grzechu. Ale myślę też o tym, że tak jak tutaj są trzy rzeczy, które Złe się zaraz pojawiły. Tak Bóg chyba przewidział to i dlatego też dał takie trzy lekarstwa dając szabat. Mianowicie pobłogosławił ten dzień, poświęcił i odpoczął. Dał jako odpoczynek człowiekowi. Cięgnijmy do tego pierwszego określenia, pobłogosławił. To słowo błogosławić z greckiego pochodzi od eulogeo, eu to jest dobre logo słowo, mówić, od, można by powiedzieć, że pobłogosławić to wypowiadać dobre słowa pod czyimś adresem. I tutaj Bóg, Wypowiedział te dobre słowa pod adresem i Szabatu, i człowieka. Adam zaczął się chować, a Bóg go szukał i powiedział Adamie, gdzie jesteś? Bóg szuka człowieka i okrył jego wstyd. Jest powiedziane, że przyodział Adama, w skórę. Bóg postanowił zakryć ten wstyd Adama, to, co uczynił grzech. Jest to też pewien symbol. Ale Bóg dalej rozmawiał z człowiekiem. Bóg błogosławił mu, chciał mieć, chciał, żeby dalej. Adam, Ewa i ich następcy brali udział w nabożeństwie. I dlatego też czytamy, że Pan Jezus miał zwyczaj wchodzić do synagogi w dzień Sabatu, brał udział w nabożeństwach. Tak postanowił Pan, żeby była zbiorowość, żebyśmy się wzajemnie spotykali, kochali, ściskali, brali udział kontaktach ze sobą i z naszym Bogiem Stworzycielem. Dalej czytamy, że poświęcił też Bóg ten czas, ten dzień szczególny. Wiedziałem, że czas poświęcił nie budynek, ale też myślę o tym, że Bóg powiedział: Moja jest dziesiąta część wszystkich Waszych dochodów. Tak zwana dziesięcina, i mój jest szabat, który wam dałem. Tak myślałem o tym, co jest cenniejsze. Bóg zażądał jednej dziesiątej rzeczy materialnych, powiedział to jest moje. Ale oczekuję, że człowiek uświęci, odłączy, też od powszechnego użytku. Jedną siódmą część czasu. To więcej niż jedna dziesiąta. Bóg chce więcej czasu spędzać z człowiekiem, dlatego powiedział: Jeden dzień szczególnie dla mnie będzie. Bo słowo poświęcony znaczy oddzielony oddzielony dla szczególnego kontaktu z Bogiem. To miał być ratunek dla człowieka. I ważne jest, żebyśmy ten dzień obchodzili. Nie pierwszy dzień, nie któryś tam, tylko Bóg powiedział siódmy. Inaczej to nie będzie to dzień ten odłączony przez Boga. I później jest powiedziane, że Bóg odpoczął. I powiedział człowiekowi, żeby też odpoczywał. Nie będziesz pracował w tym dniu, ani ty, ani twój syn, ani zwierzęta, które są. W zagrodzie. Bóg wiedział, że człowiek będzie chciał harować, tak jak mówią, że pies, który jest uwiązany, to też tak przywyknie i nie potrafi inaczej żyć już bez tej obroży. Tak wiemy, że przez całe wieki ludzie. Nie mieli dnia odpoczynku. Zwłaszcza niewolnicy, o których mówił też Bóg, słudzy, musieli pracować siedem dni w tygodniu przez cały rok bez przerwy. A Bóg już w raju powiedział, odpocznijcie trochę. To źle powiedział? Czy mamy się cieszyć, że możemy odpocząć? Czy lepiej cały czas harować i powiedzieć: "Bóg jest niedobry, bo zabiera mi jeden dzień"? Można wszystko nazwać, określić negatywnie, nawet to, co najlepsze, co dał Bóg. A Bóg dał też ten dzień, żeby człowiek zachował zdrowie, tak jak noc jest nam potrzebna na odpoczynek. I gdybyśmy nie spali kilka nocy, to możemy dostać jakieś choroby, a nawet umrzeć. Tak potrzebne nam jest również co siódmy dzień odpoczynku. Ludzie próbowali to zmienić, Próba, próbowali wprowadzić co dziesiąty dzień odpoczynku, albo w ogóle, żeby nie odpoczywać, ale nie da się tak żyć. Zwłaszcza, Dusza nasza nie potrafi żyć bez odpoczynku, bez kontaktu z Bogiem, bez nabożeństwa. I dlatego też tak ważne jest to, żebyśmy mieli ten kontakt z Bogiem. Mam tutaj przed sobą badania, które przeprowadzono ostatnio na adwentystach, którzy święcą sobotę. Religia a zdrowie nowe badania adwentystów. Badanie już przeprowadzano na adwentystach, bo zauważyli, że adwentyści dłużej żyją. Ale teraz jaki ma wpływ święcenie soboty na zdrowie? Przeczytam tutaj jedną uwagę. Najnowsze odkrycia poczynione dzięki badaniom powiązań biopsychologii z religią w ramach drugiej fazy studium zdrowia adwentystów. Dostarczają ciekawych spostrzeżeń w tym szczególnym aspekcie religijności i jego powiązaniu ze zdrowiem. W ramach tego studium ponad 5 tysięcy adwentystów Dnia Siódmego mieszkających w Ameryce Północnej wzięło udział w ankiecie. Pierwszym ważnym odkryciem było to, że ci, którzy święcili sobotę najpilniej, Cieszyli się lepszym zdrowiem psychicznym niż ci, którzy dopuszczali poprzednie zajęcia w sobotę. To jest dowód, że jeśli Bóg coś daje, to daje to, co najlepsze. Warto więc przyjąć i te rady, i wskazówki, i nie myśleć nigdy takimi kategoriami. A znów sobota Bóg nakazał, nie mogę czegoś tam robić. Czegoś zakazał, ale cieszyć się jak oblubienicą, jak tą, którą za chwilę mamy poślubić, jak dar szczególny od Boga, jako coś pięknego. A jeśli potraktuję ten dzień jako rozkosz, to pismo święte mój będzie się rozkoszował, będziesz szczęśliwy. I tego życzy nam Bóg. A może jeszcze jedno ciekawe. Spostrzeżenie, mianowicie słuchałem ostatnio pewnego pastora adwentystycznego, który brał udział przy projektowaniu jednego z budynków dla Rady Disneya. Walta Disneya, Disneya już nie ma oczywiście. Ale to on zaprojektował to miasto szczęścia i radości. Sam nie potrafił wszystkiego zrealizować, bo nie był stwórcą. No i umarł. Ale pozostała rada Disneyowska, która kontynuuje to jego dzieło i nadal coś budują. I mieli zaprojektować pewien budynek budynek coś w rodzaju szpitala jakiegoś takiego punktu zdrowia i zwrócili się do różnych instytucji o to żeby zasugerowały co można zrobić zgłosiło się wiele instytucji a między innymi adwentyści pastor ten opowiada że po takim przeglądzie tych różnych instytucji pozostały dwie adwentyści i jeszcze jedna instytucja tamci wyciągali najgorsze argumenty przeciwko adwentystom ale to niewiele pomagało jeden z tej rady nawiasem mówiąc żyd chociaż ateista ale pochodzenia żydowskiego. Wziął naszego pastora na bok i mówi: Chciałbym czegoś więcej się dowiedzieć, bo wiem, że święcicie sobotę, tak jak tutaj Żydzi święcą, ale nie wiem, jaki to ma związek święcenie soboty na przykład ze zdrowiem. Bo Wy w jakiś sposób jednak Włączacie te zasady do Waszych ogólnych wierzeń. Wtedy ten nasz brat zaczął od początku. Bóg chciał mieć dzieci, więc stworzył to, co najpiękniejsze, i dał do spożycia to, co najlepsze. Dał słońce, dał czyste powietrze. Dał zdrowy pokarm, e, s, nauczył zaufania do siebie i przedstawił mu wszystkie osiem zasad wiary naszej, zasad zdrowia. A mówi: A to wszystko było przygotowane jako prezent dla pierwszych naszych rodziców: Żeby byli zdrowi i żeby byli szczęśliwi. Jedno z drugim się bardzo ściśle wiąże. Zdumiony był ten członek rady. Przedstawił to całemu komitetowi. Tamci jeszcze opracowali te, te zasady, wysłali do specjalistów z uniwersytetu. I czekali opinii od profesorów, a tamci odpowiedzieli, powiedzieli bardzo pozytywnie, między innymi taką myśl zawarli. Inni mówią o zdrowiu, o zasadach zdrowia. Adwentyści żyją zdrowo. I tak zwrócono się do adwentystów, aby więcej powiedzieć na temat zdrowia i soboty. Adwentyści pięknie im to wyłożyli, a oni powiedzieli: Musimy to w jakiś sposób w architekturze przedstawić. I postanowiono zbudować wieżę, wysoką wieżę ośmioboczną, która będzie przedstawiała osiem zasad zdrowia. A w środku będzie, będą symbole siedmiu dni stworzenia. A ósme to będzie akurat wejście. Także z zewnątrz będzie osiem zasad zdrowia, w środku siedem dni stworzenia i wyróżniony dzień odpoczynku, sabat. Drodzy, gdy myślę o tym, jak bardzo wdzięczni powinniśmy być Bogu, za to, co dla nas uczynił, za ten piękny podarunek. Nie jakiś zakaz czy nakaz, to nie o to chodziło. Bóg chciał nas uszczęśliwić, dlatego dał nam szabat. Obecnie nastąpi. Ila muzyki. Po przerwie będę starał się odpowiedzieć na pytania. Zapraszam do stawiania takich pytań. Na ile będę w stanie odpowiedzieć, będę starał się uczynić to co najlepsze. Witam ponownie. Mam przed sobą kilka pytań. Postaram się odpowiedzieć. Pan Andrzej pyta, czy było możliwe, aby Adam porzucił Ewę po jej grzechu, zanim zjadł podany przez nią owoc? Oczywiście, że mógł. Mógł nie zjeść tego owocu. Kwestia była tego rodzaju, czy posłucham Boga i nie zjem owocu, czy pójdę za Ewą i zjem ten owoc, ale razem będziemy musieli umrzeć. Wiemy, że Adam wybrał to drugie, niestety. Na pewno Bóg by inaczej jakoś rozwiązał cały problem, ale stało się tak, jak się stało. Pani Zofia pyta, kim był szatan w niebie przed upadkiem pierwszych ludzi? Jakieś przykłady biblijne? Otworzyłem już sobie księgę Ezechiela, 28 rozdział. I tutaj od wiersza 12 będę czytał. Jest tutaj ukazany. Ten szatan pod symbolem króla, króla tyru, synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem tyru i powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości, skończonego piękna. Oczywiście to nie może się odnosić do króla Tyru, bo nie był on skończonym pięknem, ani nie był odbiciem doskonałości, a tym bardziej, wiersz 13 mówi: „Byłeś w Edenie”. Eden to ogród w Raju. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okryciem Twoim były wszelkie drogie kamienie karnol, topas, jaspis, kryzolit i tak dalej. Ze złota zrobione były Twoje bębenki, Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. A więc był stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię. Byłeś na świętej górze Bożej. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. A więc, ten szatan zwany też lucyferem, to piękne określenie, lucyfer. Lux lucis to światło. pero niosę, a więc. Lucyfer to nosiciel światła, ten, który nosił to światło, pełen blasku, chwały. Jest powiedziane, że był pięknym. Skończone piękno, trudno to sobie nawet wyobrazić. Był w Edenie, był przy Bogu. No i był nienagannym. Jakiś czas, aż znalazła się nieprawość w nim. To jeden z wersetów, można by czytać inne jeszcze, ale to znaczy, że szatan był kiedyś wspaniałym, wspaniałą istotą, pewnie najwyżej stojącym aniołem, ale upadł, zgrzeszył. I mamy dzisiaj te upadłe anioły, mówimy o demonach, te, te, które, które zgrzeszyły. Kiedyś podczas rewolucji francuskiej wprowadzono tydzień trwający 10 dni. Czy to ma znaczenie dla zdrowia? Człowieka, czy to ma znaczenie dla zdrowia człowieka, jak długi jest tydzień? I dlaczego mamy zachowywać odpoczynek w sobotę, a nie na przykład w niedzielę? W każdy z tych dni można odpocząć. No jest tutaj kilka w takim razie kwestii do omówienia. Rzeczywiście podczas rewolucji francuskiej wprowadzono ten system dziesiętny w różnych rzeczach i Wadze i w miarach długości i tak dalej. I wprowadzono takie odcinki dziesięciodniowe. Ale z jakichś względów nie przyjęło się to. Więc pozostał tydzień. Zdumiewające jest to, że nigdzie w przyrodzie nie ma żadnej sugestii, która by podsunęła myśl ludziom, aby obchodzić siódmy dzień jako dzień święty, żeby w tym dniu odpoczywać, żeby był cykl siedmiodniowy. Jedynie mamy wyjaśnienie w Piśmie Świętym, że to Bóg ustanowił ten cykl siedmiodniowy, sześć dni pracy i siódmy dzień odpoczynku. No, i pytanie, dlaczego mamy zachowywać odpoczynek w sobotę? Dlatego, że ten dzień odpoczynku, Szabat, wypada w sobotę. My wiemy, że Pan Jezus e, nie tylko, że chodził w Szabat, ale ten, który miał wypełnić wszystkie przykazania i nie zgrzeszyć, ten oczywiście też święcił ten dzień szabat a jest to nasza sobota więc jeśli bóg ustanowił ten dzień to dlaczego mamy na przykład niedzielę święcić to jest pierwszy dzień odpoczynku pierwszy dzień tygodnia poza tym tylko ten Sobotni dzień został pobłogosławiony i poświęcony, albo jak inne przykłady oddają, uczyniony świętym. Więc jeśli ludzie przeniosą to na inny dzień, mogą to zrobić, ale Bóg tego nie przenosi, nigdzie tego nie powiedział, że przeniesie to na inny dzień. I dlatego, jeśli ludzie chcą mieć jakiś dzień, ale nie będzie on poświęcony, ani pobłogosławiony, to mogą to robić, ale korzyści nie odniosą. Dlatego tak ważne jest, żeby trzymać się tego, co Bóg powiedział. A wiemy, jakie były skutki, gdy pierwsi nasi rodzice chcieli zrobić po swojemu nie posłuchać Boga nie róbmy tego samego. Daniel. Stawia pytanie. Pastor powiedział, że Bóg się hmm, przechadzał. Kto się właściwie przechadzał? Ojciec, syn czy duch? To nie jest napisane, więc byłyby to tylko moje spekulacje jakieś. My wiemy, że Bóg występuje w trzech osobach. Jeśli jest mowa o Jezusie, jest on nazwany Bogiem. Ojciec jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem, więc którakolwiek z tych osób mogła przechadzać się szukać człowieka. Daniel ponownie, czy na nowej ziemi będziemy obchodzić Sabat, dlaczego? Pismo Święte wskazuje, że będziemy obchodzić Sabbat. A dlaczego? Gdy Bóg dał Sabbat, to jeszcze grzechu nie było i nie trzeba było odpoczywać. Ale przede wszystkim Sabbat był potrzebny do kontaktu z Bogiem. Zanim jeszcze człowiek ciężko pracował. I na nowej ziemi odpadnie problem ciężkiej pracy, ale pozostanie przywilej tego szczególnego kontaktu z Bogiem. Pismo Święte mówi w 66. rozdziale, w wierszu 23, może jeszcze 22. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoje się Wasze potomstwo i Wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Chodzi o ten kontakt z Bogiem. Nie chodzi o odpoczynek już, ale przede wszystkim. O tę więź miłości z Bogiem. A dalej jest pytanie o choince. No Myślę, że to nie jest akurat na temat. Zobaczę, jakie inne jeszcze będą pytania. Jeśli starczy czasu, to może odpowiemy, ale spróbujemy odpowiedzieć na inne, związane z tematem, który poruszałem. Co pastor osobiście lub w świetle Biblii sądzi na temat pracy w sobotę przez adwentystów, którzy pracują w szpitalach lub w domach spokojnej starości? Oczywiście te osoby pracują zarobkowo, jak na przykład pielęgniarki. Czy można się do tego ustosunkować? Jak to jest rozwiązane w takich instytucjach kościoła? Dziękuję za odpowiedź. Otóż Pan Jezus powiedział, że sabat można dobrze czynić, żeby przyczyniać szczęście ludziom innym, którym pomożemy w taki czy w inny sposób. Nawet też stawiał takie retoryczne pytanie, jak wam wpadnie, wół czy w owca, w dół, w sabat, to co, nie wyciągniecie? Mówi, a ja nie miałbym pomóc chorej osobie? Więc znaczyło to, że pewne rzeczy można zrobić, konieczne. W sobotę przecież myjemy się, zakładamy buty, e, idziemy, bo musimy gdzieś na przykład na nabożeństwo pójść. Więc pewne rzeczy wykonujemy w sobotę, takie nieodzowne. Ale nie chodzi o to, żebyśmy w tym dniu, nie musząc pracować, a jednak pracowali i zarobkowo. Więc adwentyści w niektórych naszych ośrodkach, adwentystycznych, pracują w sobotę. Ale. Starają się to czynić na zasadzie jakichś dyżurów, żeby jak najmniej było tych osób, żeby inni, jeśli są adwentyści, inni, żeby mogli to robić. Ewentualnie, jeśli mogą zamienić i w sobotę nie pracować, tylko może jest ktoś, kto nie święci soboty, a pracuje, dla niego jest to dzień zwykły, to niech on pracuje, a dana osoba będzie miała wtedy wolny. Tak jest w naszych adwentystycznych ośrodkach. I wtedy ten, kto ma taki dyżur, z tego co ja się orientuję, nie pobiera wynagrodzenia. Nie wiem o wszystkich przypadkach, nie mogę się ustosunkować, ale tak powinno być. Zbyszek, odkąd ponad 20 lat temu się nawróciłem, słyszałem, że oglądanie telewizji w Sabat jest nie na miejscu, a nawet grzeszne. Czy to dobre myślenie? Skoro w Sabat korzystamy z internetu, jakoś nie słyszałem, aby zakazywano internetu w ten dzień. Tak ogólnie, na ile sensowne są tego typu zakazy? Nakazy: tego nie rób, a to rób. Ach. Nie wiem, Zbyszku, kto ci tak mówił: Tego nie rób, a to rób. My mamy Biblię i to ma nam mówić, co mamy robić, a czego nie mamy robić. Ale nikt z ludzi nam nie może nakazywać to rób, czy tamto nie rób. I nie sądzę, żeby ktokolwiek tak tę sprawę stawiał. No a gdy chodzi o oglądanie telewizji. Nie chodzi o samo oglądanie tego, co tam jest na ekranie, ale oglądanie rzeczy, które będą kierowały nasze myśli na rzeczy świeckie, grzeszne, dalekie od Boga. To jest czas, pamiętajmy, to jest dzień Pański. Dzień Boży i dlatego poświe, po, powinniśmy poświęcać ten czas Bogu. Ellen White powiedziała, że powinniśmy ostatnio to czytałem kilka godzin, przynajmniej kilka godzin w sobotę spędzać poza budynkiem. Pomyślałem, jakie to mądre. Teraz wszyscy mówią, że potrzebujemy witaminy D3. Że za mało jej mamy i potrzebujemy ją przede wszystkim ze słońca. Jeślibyśmy tak spędzali sabat, a nie przy telewizji, byłoby najlepiej. A więc takie zakazy, nakazy, nie wiem, kto to robił. Nie spodziewam się, żeby rzeczywiście ktoś tak tę sprawę stawiał, ale byłoby to na pewno niewłaściwe. Dzisiejsze spotkanie zakończymy modlitwą. To chcę przede wszystkim podziękować Bogu za Jego wielki dar. Boże drogi, składam Ci serdeczne podziękowanie, za to, że Ty wydzieliłeś pewien czas dla nas. Ty jesteś poza czasem, ale ofiarujesz nam siebie i chcesz, żebyśmy my jedną siódmą. Naszego czasu wykorzystali na kontakt z Tobą, na objawy naszej miłości w stosunku do Ciebie. I abyśmy tak to czynili, rozkoszowali się tym dniem, który dałeś, dniem odpoczynku, dniem świętym, dniem, w którym możemy przestać myśleć o troskach, problemach, zmartwieniach, a cieszyć się tylko kontaktem z naszymi braćmi, siostrami, wspólnie śpiewać pieśni, modlić się razem, wielbić Twoje święte imię. Chwała Ci za to wszystko, co Ty dla nas czynisz. Niech imię Twoje będzie uwielbione. Amen. Open Daily Living jest trzynastoczęściową serią Fountain View Productions, stworzoną z myślą o dzieleniu się fundamentalnymi zasadami praktykowania chrześcijaństwa w codziennym życiu. To prosta droga, aby zapoznać z mocą Ewangelii Twoich przyjaciół, rodzinę czy współpracowników. Zdobądź te materiały dzwoniąc pod numer telefonu widoczny na ekranie, bądź zamów je na naszej stronie internetowej.